Witam Was wszystkich. Rzeczywiście trudność z mikrofonem dla mnie. Mam na imię Agnieszka. W niedzielę, w najbliższą niedzielę przyjmę chrzest wodny. I dzisiaj chciałam się podzielić z Wami moim świadectwem i opowiedzieć Wam, jak Bóg zadziałał w moim życiu i jak to się wydarzyło, że tutaj mogę stanąć dzisiaj przed Wami. Jestem Mu bardzo wdzięczna, Panu Bogu, i chcę Mu podziękować za to, że się do mnie nie odwrócił i że zechciał mnie uratować. Bardzo Mu dziękuję za mojego męża Grzegorza i za moich przyjaciół wierzących, Bożenkę i Adama, którym to położył na sercu moją osobę. Oni na każdym kroku głosili mi Słowo Boże. Od nich mogłam poczuć, mogłam zobaczyć, jak wygląda życie z Jezusem. Pokazywali mi tak naprawdę, że kiedy dajemy, to dużo otrzymujemy w zamian. Byłam też jakby zauroczona ich fascynacją, mogę tak to nazwać, Jezusem. Coś takiego się u nich działo, co można było poczuć i można było zaznać takiej miłości do Jezusa. I tak myślę, że powoli zaczynało tak u mnie coś zadziałać, jak to pastor może powiedział, pragnienie jakieś tego. Oni powoli drążyli małymi kroczkami, prowadzili mnie do Pana, zasiali takie ziarenko, które na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że zaowocowało. Bo jak to jest moje świadectwo, to przyznaję się, że przed moim nawróceniem nie byłam dobrą osobą. Można byłoby mnie opisać słowami Salomona z szóstej przypowieści, czyli wyniosłe oczy, kłamliwy język, serce knujące podłe plany, nogi gotowe biec do zła, fałszywy świadek z matactwami oraz podżegacz, który skłóca braci. Sześć rzeczy, które odrzuca Pan. A ja uważałam się za normalną, nawet wierzącą osobę. W Boga wierzyłam, ale chwilowo, że tak powiem, nie było mi z Nim po drodze. Nie był mi nawet potrzebny. Kłamstwo przychodziło mi bardzo łatwo. Nawet czasem zastanawiałam się, że powiedzenie prawdy byłoby chyba łatwiejsze. Ale kłamstwo można było ubarwić. Można było przecież jakby trochę podciągnąć swój wizerunek, a wszystko musiało się kręcić wokół mnie. Bo ja, tak mi się wydawało, jestem najważniejsza. Mówiąc to teraz, tutaj tak na głos, to chyba podsumuję, że to była taka prosta, łatwa droga do piekła. Ale mój mąż i moi przyjaciele. Nie poddawali się i trwali nadal w modlitwach za mnie. I Bóg w swojej nieopisanej dobroci wysłuchał ich i postanowił mnie ocalić. Pomimo wszystko, jak się okazało, że mnie kocha i zaczął działać w moim sercu. W tym czasie Bożenka podarowała mi Biblię, moją pierwszą w życiu, bo nigdy nie czytałam i zaczęłam ją czytać. Pismo Święte zapoczątkowało to, że zapragnęłam spotkań i rozmów o Bogu. Dążyłam do spotkań z Nimi, ale muszę powiedzieć, że nie było łatwo. Adam, wiedząc, że mam do Niego zaufanie, postanowił niczego nie udawać, nie lukrować, że to jest wszystko takie piękne i łatwe, tylko postanowił pokazać mi prawdę, w jakim bagnie jestem. Jak już dużo się umoczyłam i że jak nic z tym nie zrobię, to niestety utonę. Uświadomił mi też, jak ranię bardzo Boga, nie tylko Boga, bo i męża, całą moją rodzinę, moich przyjaciół. Ale myślę, że dla mnie taka terapia wstrząsowa była potrzebna, bo chyba i tak na dzień dzisiejszy mi się wydaje, że chyba inaczej nie można było do mnie dotrzeć. Na tych spotkaniach też nawet uświadomiłam sobie, że nie potrafię się modlić. Nie umiem się modlić, nie umiem rozmawiać z Bogiem. Gdy podzieliłam się tą myślą z nimi, to oni po prostu bez niczego wstali i zaczęli się wspólnie o mnie modlić. I muszę powiedzieć, że
W tym momencie poczułam coś niesamowitego. Poczułam mocno, nawet zapragnęłam jakby poznać Jezusa. Było to takie nieodparte pragnienie poznania Jezusa. Wróciłam do domu i po powrocie przed snem po prostu uklęknęłam i zaczęłam przepraszać Boga. Przeprosiłam Go za wszystko, co robiłam. Za to, że Go raniłam, że Go ignorowałam, zasmucałam. I poprosiłam Go o pomoc. Poprosiłam, żeby mnie uratował. Modliłam się: Jezu, proszę, pamiętaj o mnie, nie zostawiaj mnie. Szczerze Mu wyznałam i uwierzyłam, że Bóg mnie zbawił i że jestem Jego dzieckiem. Poczułam jakąś lekkość i taką wdzięczność w sercu. I Bóg mnie usłyszał. Usłyszał moją prostą modlitwę i dał mi o to, co prosiłam, czyli taki znak, nawet taką znak aktywności Bożej, mogę powiedzieć. Był to SMS od Bożenki, który brzmiał, że jedzie na modlitwę kobiet i bardzo chciałaby mnie zabrać. I jeżeli zechce, to mogę przyjąć tam Jezusa. W ogóle się nie zastanawiałam, nie myślałam, czy warto, czy nie warto, tylko po prostu przyjechałam. I tutaj z moimi siostrami. Przyjęłam Jezusa do swojego serca. Gdy przyjęłam Jezusa do swojego serca i doświadczyłam Jego obecności, to wszystko się odmieniło. Z tego spotkania już wiedziałam, że wyszłam odmieniona. Wiedziałam i nawet zauważyłam to pierwszego dnia w pracy, bo zaczęły mi już przeszkadzać, znaczy było mi bardzo ciężko, muszę powiedzieć. Zaczęły mi przeszkadzać wulgaryzmy, jakieś obmawiania, jakieś kłamstwa, które niby mogłyby komuś pomóc. I dziękuję za to Bogu, że uczy mnie pokory, cierpliwości i wyrozumiałości. Codziennie jestem Mu wdzięczna za to, że w chwilach mojego zawahania stawia mi na mojej drodze życzliwych ludzi. Na przykład, którzy wręczają mi jakieś drobne, nie wiem, na przykład karteczki. Mówię tutaj na przykład o siostrze Janeczce, której bardzo dziękuję również za taką karteczkę, po których przeczytaniu nie miałam już żadnych wątpliwości co do tego, że Bóg ma wobec mnie jakieś plany. Chciałabym przytoczyć te słowa, jak mogę, Janeczko, tutaj z tych karteczek, bo chciałam Wam pokazać, jak niesamowity jest Bóg i jak zna mnie dokładnie i wie, kiedy i jak powinien, że tak powiem, zadziałać. Kiedy o Tobie zapomną albo Cię przeoczą, kiedy bez przerwy odsuwają Cię na bok, a Ty uniżasz się i potrafisz dziękować Panu za obrazę i upokorzenie, to jest zwycięstwo. Kiedy to dobro, które czynisz, albo Twoje dobre zamiary nie zostają uznane albo są przeoczone, a Ty przyjmujesz wszystko w miłości i cierpliwości, to jest zwycięstwo. I teraz już na pewno wiem, że to jest to, czego szukałam. Nie wiem, jak wyglądałoby moje życie, stare życie, gdybym się nie nawróciła, ale teraz stoję tutaj przed Wami i wiem, że to jest prawdziwa łaska i cud Boży. Ja sama, myślę, nie mogłabym się uratować. On tylko mógł to zrobić. Jezus Chrystus uratował mi życie. Niech Jemu będzie chwała. Na zakończenie chciałam Wam powiedzieć, że codziennie, odkąd dostałam Biblię od Bożenki, czytam ją. I w tym roku mam taki plan, według którego czytam Biblię. Taki harmonogram, który ma mi ułatwić jakby zrozumienie Słowa Bożego. Ale od rana dzisiaj tak po prostu ciągnęło mnie coś, żebym otworzyła obojętnie co i przeczytała tak bez tego swojego planu dziennego. I otworzył mi się, że tak powiem, rozdział 11 Ewangelii Świętego Łukasza. I zakończę to moje świadectwo wersetem 33 do 36 o ważności punktu widzenia. Nikt nie zapala lampy i nie stawia jej w ukryciu ani pod garnkiem. Stawia się ją na podwyższeniu, aby ci, którzy wchodzą, korzystali ze światła. Taką lampą dla ciebie, dla ciała jest oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli oko słabnie, ciało pogrąża się w ciemności. Dbaj więc o to, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością.
Bo jeśli całe Twoje ciało jest jasne i nie ma w nim niczego ciemnego, to jest tak jasne jak wtedy, gdy lampa oświeca Cię swym blaskiem. Amen.